Dzień dobry, Krzysztof Sylwanowicz. Chciałem tylko powiedzieć, że oglądałem ostatnio wspaniały projekt. Dachy lotnisk, które są pokryte bateriami słonecznymi. No i w związku z tym energia elektryczna może być wykorzystywana we wnętrzu lotniska. Oczywiście przede wszystkim do klimatyzacji, czyli mniej więcej to samo, co robi ten efekt Peltiera. Tylko już nie trzeba chłodzenia wodnego, bo od razu się samo skrapla woda przy chłodzeniu się skrapla z powietrza i w związku z tym wysusza atmosferę i w związku z tym obniża wilgotność. I trzeba oczywiście nawilżać i ta energia elektryczna jest cały czas zużywana, ale w dobrą stronę, ponieważ będziemy latać samolotami, będziemy latać z klimatyzowanych lotnisk na klimatyzowane lotniska. One kiedyś tam staną się hermetyczne. No to już jak nam zacznie brakować powietrza. Dziękuję.